powiem, że my jesteśmy lokalni, ale też i makroregionalni, ponieważ oczywiście Gorzów, sama nazwa wskazuje, że czujemy z nim związani, ale kapela można powiedzieć, że ma charakter już międzynarodowy. Będzie na pewno antywojenny w całości. Chyba nikt się tego nie spodziewał, że za naszego życia nastąpi coś takiego i tak blisko, co można nazwać regularną wojną, więc nie sposób, tak jak powiedziałem wcześniej, obok tego przejść w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek spokojnie. Formie, spokojnie czy obojętnie. Wolność mam i codzienny zwykły bieg, gdy rządza władzy ślepo trwa. A wolność na zawsze przecież nie jest dana, co chwilę mocnie odbierana, wtedy gdy zapada mrok. A wolność krwią i potem uświęcana, codziennie od nowa od rana, nawet gdy zapada zmrok. A dziękujemy. Moim i Państwa gościem był Maciek Dudziak. Tak jest. Karol Majewski. Darek Dudziak. Dzięki. To co? Hej, hello, witam. Z tej strony Maciek Dudziak, LV Landwehrverein. Słuchajcie, piękne dzięki za 2022 rok, za to, że byliśmy razem, że byliście z nami, my byliśmy z Wami. I piękne życzenia z naszej strony, aby Wam było zawsze jak najlepiej, niech najlepiej się Wam darzyło w tym nowym 2023 roku. Dla wszystkich twórców, szczególnie wszystkich twórców polskiej muzyki alternatywnej, świetnego portalu, świetna robota. I wszystkich słuchających, odbierających to, co robicie. Piękne dzięki. Hej, pozdrawiam.